Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie oficjalne umiejętności Hermana Prime'a, no i powiemy, czy to będzie taki dowódca, który absolutnie zdominuje pole w Rise of Kingdoms. Witam wszystkich, z tej strony Snow. No i od razu mówię, że te umiejętności, które pokazywałem wcześniej Hermana Prime'a, to był fake. Te królestwo też odżegnało się od tego, że to nikt od nich nie wysłał. Może ktoś zrobił im brzydki kawał. Ja jestem pod wrażeniem, że kto komukolwiek się chciało coś takiego w ogóle tworzyć, ale wszystko, co tam widzieliście, to absolutna bzdura. Nie mają większego znaczenia i połączenia z tym, co jest naprawdę, także ktoś po prostu dużo czasu stracił na nic, chociaż myślę, że ten fame, że wiecie, o, wszyscy oglądali fejka, którego ja zrobiłem, to pewnie dla niektórych działa im na psychikę, ale my teraz już zajmiemy się oficjalnymi rzeczami. No i właśnie, za chwilę pokażę Wam, jak wyglądają te umiejętności i to są umiejętności 100% oficjalne, więc już możemy przyjąć, że tak będą właśnie wyglądały. I znowu od razu tak powiem wam, że jak ja patrzę na te umiejętności, tak patrzę na tych innych youtuberów i mówię, czy my patrzymy na tego samego dowódcę? Czy znowu, czy ze mną jest coś nie tak? Czy ja jestem jakiś dziwny? Bo serio, jak tak patrzę na te jego umiejętności, to nie widzę tego fantastycznego nie wiadomo czego. Także naprawdę, Ominark na przykład wrzucił taki film, że właśnie koniec Bodyki Prime i tak dalej, ja sobie tak myślę... Co ty pierdolisz, człowieku? Nie, na serio, nie wiem. Ja w ogóle nie mam takiego wrażenia, a dlaczego, to wam powiem za chwilę. Okej, popatrzmy już na te umiejętności. Pierwsza, którą mamy, to mamy obrażenia i to nie jest smite damage, z czego ja się osobiście cieszę. Zwykłe obrażenia obszarowe, ura, także nie będzie miał Herman tego smite damage i myślę, że drugi dowódca też automatycznie nie będzie go miał, ale tego jeszcze nie wiemy. Tak czy inaczej, mamy tutaj obrażenia o wysokości 2000, więc tutaj też nie ma jakiegoś przeskoku, żeby to były wyższe obrażenia. Są, wiecie, obrażenia na 3 cele... Praktycznie dokładnie to samo, co robi Guan Yu, tylko z tego, co widziałem, to obszar będzie większy, czyli będzie właśnie większy niż Guan Yu, coś takiego jak obszar obrażeń ma Atylfleda. Z tego, co przynajmniej widziałem, jeżeli to się potwierdzi, ale wydaje mi się, że tak. Bo tutaj nawet widziałem z animacją takim skaczącym, nie wiem, czy to lew, czy to jakaś pantera, czy cokolwiek. Okej, więc mamy to i oprócz tego, że będziemy mieli te obrażenia, które oczywiście są w porządku, tak? Obrażenia obszarowe zawsze są spoko. Oprócz tego będziemy zadawać dwa poziomy trucizny na te cele, które zostaną trafione i będzie to trwało 10 sekund, czyli za każdym razem, jak kogoś trafimy, to po prostu ta trucizna będzie się zwiększała, tak? Aż do maksymalnej ilości. Ilości 15, czyli jest to podobne bardzo do tego, co robi Tomyrys, tak? Tam też i też jest to związane z tym, że będzie ta jednostka przyjmować więcej obrażeń od umiejętności, tak? Czyli te 15 razy 3, znowu sobie to możemy policzyć i to jest 45 poziomów. Z tym, że od razu mówię, Herman nie będzie zadawał tych obrażeń tak jak Tomyrys, że Tomyrys, wiecie, w każdym ataku zadaje te 3% co sekundę, tylko Herman zadaje je tylko w konkretnych okolicznościach, tylko przy pewnych sytuacjach i tutaj na przykład mamy dwa poziomy, jeżeli mielibyśmy tylko tą umiejętność, to zobaczcie, zanim trafi pierwszą umiejętnością, to już zejdzie jakieś tam powiedzmy, nie wiem, 8-9 sekund bez żadnej trucizny, później dopiero używa aktywnej umiejętności i mamy dwa poziomy trucizny, tak, więc żeby te 15 poziomów w ten sposób zyskać, to musiałaby trwać walka bardzo, bardzo długo, co oczywiście w polu się nie spotyka tak często, tak? Szczególnie, żebyśmy te kilka marszy w ten sposób trafili. Przecież nikt nie będzie na nas czekał. W polu często nie udaje nam się chociaż raz trafić kogoś tą aktywną umiejętnością. A co dopiero tyle razy, żeby tyle tych jednostek tej trucizny wrzucić, tak? Więc wydaje mi się, że to może być w porządku, jeśli chodzi o atak na przykład na flagę, na jakiś garnizon. Natomiast w polu ta trucizna, która tutaj jest, wydaje mi się, że nie będzie aż tak mocna, jak można by się mogło wydawać. Ja bym tutaj 100 razy wolał uciszanie, takie jak ma chociażby Guan Yu, no ale wtedy to by była dokładnie taka sama umiejętność jak Guan Yu, więc rozumiem, że Lilith nie chciało tutaj tego robić, zrobili coś innego. Mamy tą truciznę, ja szczerze powiedziawszy na ten moment, tak jak ona wygląda, nie jestem jakoś super zhypowany tym, że wow, ale super, niesamowite, bo wiecie, no za pierwszym razem będzie ktoś miał 6% większe obrażenia od umiejętności, to nie jest nic nadzwyczajnego, a to dopiero zanim to traficie, to też trzeba będzie chwilę poczekać. Okej, przejdźmy do kolejnych dwóch umiejętności.
Umiejętność druga daje sporo statystyk. Mamy tutaj tak obronę i prędkość marszu. No i spoko, w sumie jest tutaj 55% statystyk. Nie ma życia, szkoda, bo to by się oczywiście przydało po 20%. No dobra, niech będzie spoko. Oczywiście prędkość marszu jak najbardziej. Ja bym szczerze zamienił ten atak i obronę na 20% życia. I nie wiem, czy to by nie było lepiej, no ale dobra, nie będę tutaj specjalnie narzekał. Oprócz tego, w trzeciej umiejętności widzicie, że mamy coś takiego. Pierwszy raz w Rise of Kingdoms pojawia się coś takiego, że jest zwiększona aktywna umiejętność, ale tylko ta z obrażeń obszarowych, tak? Czyli 20%, jeżeli zadajemy obrażenia obszarowe. Czyli jeżeli sparujemy jakiegoś dowódcę z Hermanem, kto nie ma obrażeń obszarowych, to to nie będzie działało i to by mogło wskazywać na to, że na przykład używanie Hermana, nie wiem, z Zygeliangiem w polu będzie spoko, no bo 20% większe obrażenie to jest dużo. Tak, no to umówmy się, to jest statystyka, która jest spoko i używanie właśnie Hermana z drugim dowódcą, który też ma obrażenia obszarowe, będzie oczywiście okej. Okay. No zobaczymy w ogóle, jaki będzie ten drugi nowy dowódca łuczników, bo myślę, że tutaj może to być bardzo, ale to bardzo ważna sprawa. Okej. Okay. I później mamy informację, że kiedy używamy aktywnej umiejętności, to nasz cel będzie zmniejszona jego obrona o 20%, co będzie wskazywało, że Herman byłby dobrym pierwszym dowódcą, czyli wiecie, atakujemy aktywną umiejętnością, zmniejszamy obronę naszego przeciwnika i drugi dowódca wchodzi z aktywną umiejętnością właśnie na tę zmniejszoną obronę o 20%, no bo to dlatego właśnie te 2 sekundy, tak? Czyli chodzi, żeby drugi dowódca aktywną umiejętnością uderzył w te 20% mniej. Czy to jest warte tego? Zobaczymy. Zobaczymy, jakie tutaj parowania będą najlepsze. I kolejna rzecz, która szczerze ja tego nie lubię, kiedy coś takiego się pojawia, czyli mamy 5% więcej obrażeń dostajemy od kawalerii, i 5 zadajemy więcej piechocie, czyli teoretycznie moglibyśmy bardziej atakować piechotę, kiedy używamy w polu, to w ogóle dla łuczników jest dobry pomysł, ale wydaje mi się, to co mi się tutaj nie podoba, to tak jakby robienie z siebie celu, tak, tym bardziej, że właśnie z tymi poziomami trucizny Herman już nie będzie lubiany i często będzie atakowany moim zdaniem przez innych graczy w polu, a tutaj jeszcze mówimy, kawaleria, chodźcie do mnie, 5% więcej obrażeń od was dostaję i myślę, że dla graczy kawalerii, to będzie coś takiego, co sprawi, okej, dawać na niego, nie, 5% więcej, jazda z nim. No, zobaczymy. Trochę się tego obawiam, to jest, szczerze, jakby to szło usunąć w całości, to chętnie bym to usunął w całości i zapomniał, że to w ogóle istniało. No, ale cóż, nie da się tego zrobić. Okej, okay, kolejna umiejętność, czwarta, jest całkiem ciekawa, bo zobaczcie, tutaj mamy informację o tym, że każdy poziom tej trucizny, którą będziemy zadawać, będzie sprawiał, że te jednostki, które mają tą truciznę, będą nam zadawać mniejsze obrażenia. I tutaj o 1%, ale na każdy poziom. Więc wiemy, że tych poziomów może być maksymalnie 15, a zmniejszone obrażenia o 15% jeszcze od powiedzmy 3 celów, gdyby idealnie cały czas czekali tylko, żeby te poziomy trucizny na nich właśnie spadały lekko, no to wtedy byłoby to naprawdę spoko, no bo te 15% to jest naprawdę fajna rzecz, ale no umówmy się, raczej nikt nie będzie na nas czekał, żebyśmy, wiecie, my w niego bili, a u niego się jeszcze dodatkowo polepszały te poziomy. Podejrzewam, że w ogóle gracze jak zobaczą, że te poziomy na nich są włączane, to będą uciekać bardzo często, tak miałem jak grałem Tomyrys. Oprócz tego mamy szansę 10% na zadanie śmiesznych obrażeń o wysokości 200, ale to nie te obrażenia tutaj są ważne, tylko tak naprawdę będzie ważne to, że dodatkowo możemy znowu 3 oddziałom wroga wrzucić po dodatkowe 2 poziomy tej trucizny. I okej, dobra, mamy drugą umiejętność, gdzie możemy wrzucać truciznę, ale to jest tylko 10%. Więc wiecie, wcale nie wiadomo, że na jeden cykl rzucimy te poziomy, więc jeżeli będziemy używać tego Hermana, to zadanie tych 15% może naprawdę bardzo długo czasu zetrwać. I tak jak mówiłem, w mobilizacji spoko, to jest oczywiście do zrobienia i wtedy myślę, że to będzie miało dużo więcej sensu, natomiast w polu Herman zanim zada te 15 poziomów i w pełni wykorzysta, to moim zdaniem już będzie ze smutną buźką wracał do domu albo w jakiejś innej formie, no bo po prostu albo tego nie wytrzymamy, albo nasi wrogowie uciekną, będzie bardzo trudno, żeby coś takiego uzyskać na dłuższy czas, nie mówię, że to będzie niemożliwe, ale jednak praktyka mi mówi, że bardzo często tak właśnie wygląda. Okej, okay. No i jeszcze ekspertyza, która mówi o tym, że kiedy zadamy 25 poziomów tej trucizny i teraz możecie pomyśleć, jakie 25 poziomów, przecież maksymalnie jest 15.
Ale chodzi o to chyba, że jeżeli te jednostki, które Herman będzie miał, 25 razy zadadzą te obrażenia od trucizny, czyli obojętnie komu, powiedzmy, że jeżeli co sekundę zadajecie tą aktywną umiejętnością, to mamy. A, przepraszam. Tutaj jeszcze chcę zobaczyć. Nie, przepraszam, już jest ok. Czyli jeżeli zadajemy dwa poziomy aktywną umiejętnością trzem wrogom, no to mamy w sumie sześć. Jeżeli wyjdzie nam jeszcze, będziemy mieli szczęście i zadamy na przykład w tej turze obrażenia z tej trzeciej, przepraszam, z czwartej umiejętności, to wtedy mamy sześć poziomów, ale to jest wszystko jeśli się nam uda trafić trzy cele, tak? Jeśli to w ogóle się pojawi i tak dalej, to wtedy mamy dopiero sześć. No i zanim dojdziemy do 25, to naprawdę znowu bardzo dużo czasu zejdzie, a tak naprawdę poza tym nie mamy nic w tej ekspertyzie, ale właśnie to chyba jeszcze nie powiedziałem, że to zadajemy jeszcze raz aktywną umiejętność. No to oczywiście zadawanie aktywnej umiejętności jeszcze raz to jest fantastyczna sprawa. To oczywiście nie ma o czym mówić, to jest fantastyczna rzecz, to jest coś takiego, co robi Joan, za co jest kochana i każdy dowódca, który dodatkowo może zadać aktywną umiejętność, to jest oczywiście fantastyczna sprawa. Pytanie, jak często się to uda i czy w ogóle w polu to będzie miało jakiś większy sens. No i teraz tak, jak sobie pomyślę o samym Hermanie i walce w polu, to mam takie, no dobra, okej. Okay. To jest na przykład, wydaje mi się, że on sam w sobie, jeżeli ja bym go miał używać, to okej, okay, on jest lepszy od Nebu, albo mogę go nawet z Nebu użyć w jakiś tam sposób, ale czy on jest lepszy od Zygeliang'a do walki w polu? Szczerze, nie widzę tego. Jeżeli miałbym ich porównać, to na taki pierwszy rzut oka, oczywiście jeszcze nie widziałem, jak będzie, wiecie, walczył i tak dalej, to jest tylko moje jakieś przewidywanie, ale tak z pierwszego rzutu oka wolałbym Zygeliang'a. I wydaje mi się, że całkiem możliwe, że nawet wolę Bodhike od niego i wydaje mi się, że on w tym szeregu dowódców łuczników, jeśli chodzi o tych najlepszych, to wcale niekoniecznie, że będzie bardzo z przodu. Natomiast jego umiejętności bardzo mi przemawiają do ataku w mobilizacji, no bo te wszystkie trucizny i tak dalej sprawiają, że to ten garnizon będzie przyjmował więcej obrażeń. Wiecie, w ogóle nawet to Tomyrys używana jest często do takiego debuffowania flagi, a jak będziemy mieli silnego dowódcę do mobilizacji, który będzie mógł to robić, no to oczywiście fajna sprawa, będziemy przyjmować mniejsze obrażenia. Więc wydaje mi się, że Herman jest takim jednym z pierwszych od bardzo dawna dowódców, którzy wychodzą z koła fortuny, i nie są stworzeni tylko i wyłącznie pod pole, albo nie są stworzeni jakby w 100% pod pole, tylko gdzieś tak podprogowo, bardziej on mi pasuje do mobilizacji, że znowu ta mobilizacja łuczników może być mocna. I teraz, co możemy powiedzieć o parowaniu tego Hermana? No cóż, pierwsze co mi przychodzi do głowy, to czy będzie dobrze działał z innymi dowódcami łuczników. Oczywiście z tymi najpopularniejszymi, z Zygeliangiem, myślę, że będzie fajnie, bo będzie miał Zygę też większe obrażenia te obszarowe, czyli wszyscy, co mają obszarowe, czy to będzie YSG, czy to będzie Nebu, będą mieli większe obrażenia, także fajnie. Henry wydaje się, że będzie dobry jako pierwszy dowódca, bo tak jak już mówiłem, te obrażenia drugiego wejdą na zmniejszoną obronę drugiej strony, ale myślę, że z Bodhiką też by było ok, tylko tutaj jest pytanie właśnie, czy ta zmniejszona zwiększone obrażenie od umiejętności będą się łączyć z Bodhiką. Myślę, że będą się łączyć, bo tak samo się łączą chociażby z Tomyrys, więc tutaj powinno być bezpiecznie i powinno to wszystko grać ze sobą, ale właśnie, no na pewno tutaj jest pytanie, czy połączenie z Tomyrys, czy to będzie powrót wielki Tomyrys dzięki Hermanowi Prime i czy Tomyrys wróci do łask, bo tutaj ta synergia między Tomyrys a Hermanem wydaje się być no co najmniej ciekawa, ponieważ Tomyrys będzie zadawała ataki od trucizny co sekundę, więc weźmy sobie taki bardzo jakby szczególny, fajny scenariusz dla nas, że tak, zaczynamy od umiejętności Hermana, czyli mamy te pierwsze 8 sekund, tak, trochę tam zużyliśmy tej trucizny, ale od momentu, kiedy Herman używa umiejętności, mamy dwa poziomy trucizny. Później zaczyna te poziomy trucizny wrzucać też Tomyrys, tak, więc powiedzmy, że ona jest ich w stanie wrzucić między 7 a 8 w takim jednym cyklu używania umiejętności, w zależności od tego, jak szybko będziemy je wrzucać, to już będziemy mieli 10. Jeżeli mielibyśmy szczęście i tej aktywności, tej umiejętności, gdzie możemy wrzucić, mamy 10% szansy na wrzucenie jeszcze dwóch poziomów, no to wtedy mamy szansę na jakieś tam 12%,
wrzucenia trucizny i to jest oczywiście spoko. Tylko, że wiecie, jeśli chodzi o Hermana, to Herman nie ma nigdzie jakby uwalniania tej trucizny. Czyli u niego wydaje się, że ta trucizna tylko wzrasta, wzrasta, wzrasta i możliwe, że później zostaje na tym samym poziomie, co jest po prostu mega mocne. Natomiast jeśli chodzi o Tomyrys, to w jej aktywnej umiejętności, ona używając aktywnej umiejętności jakby zrzuca truciznę z kogoś. Co może przy Hermanie wcale nie być takie dobre, tak, że ona zrzuca, bo jeżeli ja bym nabił już na kogoś, nie wiem, te 10-15% i miałbym opcję, że te 15% na nim zostaje przez cały czas, to chciałbym, żeby to po prostu trwało i trwało jak najdłużej. Tomyrys będzie dawała nam tej trucizny więcej szybciej, ale będzie nam też tą truciznę wyłączać w pewnym momencie, tak? Kiedy będzie używała tej aktywnej umiejętności. Więc czy to będzie takie piękne połączenie między nimi, Hermana i Tomyrys, to jeszcze zobaczymy. Oczywiście nadal czekamy na jeszcze jednego dowódcę łuczników, ten, który najprawdopodobniej, to znaczy już praktycznie wiemy o tym, że on będzie do mobilizacji i podejrzewam, że to nie będzie, wiecie, nowe rally, to nie będzie Herman Zyge, czy tam Herman Tomyrys, czy Herman Bodyka, tylko to będzie Herman, no i ten nowy dowódca, tak, Aszun, ja na niego mówię, on strasznie ma długie imię, nie chcę coś przekręcić, więc wydaje mi się, że to będzie nowa para łuczników i jeżeli będziemy chcieli atakować łucznikami na flagę, to raczej będziemy musieli używać ich oboje, co dla mnie będzie mega ciężkie, bo ja nie mam, wiecie, złotych rzeźb, żeby coś takiego zrobić, więc będzie mi tego na pewno bardzo brakowało, żeby ich obu wymaksować, no ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Na pewno, jeśli chodzi o pole, na razie nie odczuwam jakiegoś wielkiego hypu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jestem ciekawy, co wy myślicie o nowym Hermanie, jakie macie przewidywania, czy to będzie właśnie fantastyczne złamanie gry, czy może wręcz przeciwnie, może się okaże, że Herman wcale nie będzie taki mocny i czy będzie dobry do mobilizacji, czy w polu, czy tu i tu. Jak to będzie waszym zdaniem wyglądało? Dajcie znać w komentarzach, a z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Wielkie dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.